Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj kolejny odcinek turnieju najlepszych klubów, klubów Europy 2022 Tak to wygląda na ten moment, takie wyniki Dzisiaj mecze Paris Saint Germain kontra Barcelona i Ajax kontra Manchester City Przygotowałem cztery saszetki, nie będziemy przedłużać tylko od razu lecimy Wszystko liczone jest za jeden punkcik i mamy pierwszą saszetkę Wpada Real Toni Cross Top midfielder Juventus line up Rabiot Dybala Morata Z bazowych mamy Lucas Vazquez Real Chelsea Rudiger Lewandowski Bayern I Manchester City Kevin De Bruyne Czyli prowadzenie dla zespołu Z Anglii Będzie rarka, popatrzcie Mamy odwrócone karty i jest Ajax Mazraki, czyli wyrównanie 1-1. Po drugiej stronie wpada Mbappé, czyli prowadzenie dla Paris Saint-Germain 1-0. Następnie Stanisich Bayern, Kseka Lille, Alaba Real, a rarką jest Grillish z Manchesteru City, czyli prowadzenie dla City 2-1. Trzecia saszetka, Kieza z Juventusu, top forward i ponownie Manchester City line up 11, czyli Mares, Foden, Grilish i jeszcze raz Manchester City, logo, ale saszetka, 1 do 4. Inter Korea, no patrzcie, Laporte, znowu Manchester City pogrom, 1 do 5 i Jadon Sancho, Manchester United. Myślałem, że cztery saszetki to będzie tak akurat. A tutaj popatrzcie, znowu wynik hokejowy, ale to tak akurat się trafiło, że tyle kart Manchesteru City. I czwarta saszetka: Juventus, line-up, Atletico, Carrasco Idol. A z bazówek mamy Real, Eder Militao, Mendy, Chelsea, Coman, Bayern i jeszcze raz Manchester City. No tutaj to naprawdę wynik. Hokejowy 1 do 6 wygrywa Manchester City, a po drugiej stronie Paris Saint Germain 1-0 wygrało z Barceloną. Tak więc, moi kochani, wyniki. Na ten moment Paris Saint Germain to był pierwszy meczyk, a Barcelona drugi, jedno zwycięstwo, jedna porażka. Natomiast Manchester City się odkuł, bo w pierwszym meczu z Manchesterem United 0-4, a teraz y, wygrali 4-1. Więc, no, myślę, że będzie tutaj naprawdę mega zacięcie w tych dwóch grupach. No i zobaczymy, kto ostatecznie awansuje, bo tak jak powiedziałem, z każdej grupy po cztery zespoły awansują, i wtedy zrobimy losowanie, i będzie mecz, i rewanż, i odpadanie w fazie pucharowej. Ok, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.